Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z serii Co nam się w domu sprawdziło, co nam się nie sprawdziło po roku użytkowania, w sumie już trochę dłużej. Dzisiaj będziemy mówić o podłodze. Podłogę, na jaką my się zdecydowaliśmy, to są panele winylowe od firmy Arbitron. Ja tutaj się wspomogę trochę telefonem z kolekcji Liberal. Grubość paneli to jest 4,5 mm, szerokość 22 cm i długość 122 cm. To jest kolor Dom Bologna z Arbitona. Panele winylowe mają tam kilka opcji do wyboru kolorystycznych. My w sumie się długo zastanawialiśmy, jaki to ma być kolor i teraz w sumie jak sobie patrzyłam w internet na zdjęcia i na wizualizację, to ten kolor w internecie jest bardzo podobny do tego koloru rzeczywistego, który przyjechał i który jest położony u nas w domu. Także śmiało można się tymi próbnikami kierować, które są w internecie pokazane. Także tak. Takie techniczne sprawy to Marcin się bardziej zna, wiem na pewno to, że chyba nie ma dylatacji, tak? Nie ma dylatacji. Chyba do 200 metrów kwadratowych nie musi być dylatacji, także my między pomieszczeniami nie mamy nigdzie progów. Tak, możemy pokazać. No wiadomo, że jak przychodzą w płytki, no to oczywiście próg jest, którego jeszcze nie ma. Powiedzieć. Tak? Tak. No proszę. Bo pytacie w komentarzach i na Instagramie, co zrobiliśmy tutaj z płytkami i z tym połączeniem. No my na razie nie zrobiliśmy nic, docelowo tu ma być listwa, ale jeszcze jej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o posadzkę w łazience, to my ją po prostu obniżyliśmy. Tam około 0,8-0,9 chyba zostało, centymetra zostało obniżone, bo też nie wiedzieliśmy do końca, jaka będzie grubość naszej podłogi. No i tak jak możecie zauważyć, ta podłoga tutaj jest delikatnie niżej, natomiast lepiej, żeby było tak, aniżeli żeby było tak, jak zrobiliśmy w kotłowni. Kotłownia była pierwsza, wtedy kompletnie nie wiedzieliśmy, co będzie na podłodze, więc tutaj w kotłowni, jak możecie zobaczyć, wyszło to w ten sposób, że płytki są wyżej niż podłoga. Jest tu około centymetra różnicy. Czy jest to problem? Żaden. W sensie, no nie chodzisz i nie potykasz się o ten próg, ale wizualnie na pewno, tak jak się częściej tutaj goście i tak dalej używa, no to na pewno wygląda to o wiele lepiej, o wiele ładniej. Także jeżeli macie możliwość, to już na etapie wylewki musicie sobie obniżyć po prostu podłogę, jeżeli chcecie mieć takie połączenie. To tyle, bo o to pytaliście. A jeszcze teraz właśnie proszę bardzo, brak dylatacji. Tutaj też nie jest skończone. Jak możecie zauważyć, nie wiem czy tutaj nie ma różnicy. Aha, przy drzwiach. Tutaj mają być jeszcze listwy, ale ich też nie ma. No i proszę bardzo, hop, nigdzie nie ma dylatacji. Kiedyś będą, tak. A tam jak jest niżej i wyżej, to nie będzie problemu ze zrobieniem progu? Nie, no po prostu będzie pod skosem. Aha, no dobra. To jeszcze, no wykończenie jeszcze trochę, żeby zrobić te progi, chociaż w sumie musielibyśmy wybrać kolory takie, które będą pasowały. I co jeszcze o tej podłodze możemy Wam powiedzieć? Listwy. Nie wiem, czy to widać na kamerze. No tak, ale wiesz, że jakby wszystko od razu, nie? Listwy do podłogi, one są w tym samym kolorze, one były kolorystycznie dobrane po prostu do tego koloru podłogi. Ja niestety uważam, że ten kolor jest zupełnie inny. Te listwy są jakby w taki, wpadają szaro-zielonkawy kolor. Jest on inny. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Nie widać. No. Marcin uważa, że... Ja nie mówię, że nie są inne. Mówię, że nie rzuca to się w oczy, no, że on nie zwraca na to uwagi. Już po takim czasie no, nie zwracamy na to uwagi, chociaż znajomi tam czasami pytali, czy to są te listwy od tej podłogi, no bo widać, że one mają tam, jak spojrzysz, to nie ma takiej opcji, żebyś powiedziała, że jest inny kolor. No może nie, ale widzisz, to jest zupełnie inny kąt badania tak światła, samo, nie? No tak. A tutaj jednak, no różni się to kolorystycznie. Widzisz, podłoga wygląda w każdym pokoju tak samo. Kamera tak podbija światła, znaczy kolory, że tutaj pali się jasne, znaczy żółte światło i ta podłoga jest zupełnie inna od tej na przykład tu. No, ale tak jak patrzysz na to też ma trochę inny kolor. I mogę Wam powiedzieć, że ta podłoga, no pewnie widzieliście, jak nas oglądacie, że jest w kamerze zimniejsza o wiele. Chcesz zobaczyć? Chyba ma tak mocniejszy, ja widzę, wiesz, tutaj w tym małym ekraniku, okay, że mocniejsze są te przebarwienia, w sensie te kolory takie szare widzę, że są dużo mocniejsze. Także ta podłoga jest trochę bardziej wyciszona, niż wy widzicie to w kamerze.
No ja na początku nie byłam do końca z niej zadowolona, w sensie z tego koloru. Marcinowi od razu się spodobała. W sumie cieszył się, że podjęliśmy taką decyzję, że ten kolor wybraliśmy. Ja teraz już się do tej podłogi w sumie przekonałam. Ona nam tu leży, pasuje nam do tego ciemnego koloru. No i pasuje do reszty wnętrza, także jeżeli chodzi o kolor, to w sumie myślę, że jesteśmy z niego zadowoleni. Na pewno nic ciemniejszego bym nie położyła, jak już to trochę może jaśniejszą, chociaż ona pewnie by się dużo bardziej brudziła. Może coś bardziej w kolorze drewna, takiego typowego, naturalnego, ale nie. Ogólnie uważam, że z tych próbek, z tego wyboru, która jest na Arbitonie właśnie z paneli winylowych, ten kolor no, podpasował nam bardzo. Jaka jest cena? I w sumie ładnie wygląda. Chyba około 150 zł za metr. Czyli się nic nie zmieniło. Tak, nic się nie zmieniło. Chociaż szukałam jej i nie wiem, czy ona jest w ogóle jeszcze dostępna, więc jeżeli Wam się podoba, to musicie po prostu... Podkład jest dedykowany taki, który... Możecie się cofnąć po prostu do filmów wstecz. Albo podlinkujesz gdzieś tu i mamy też film właśnie z tego, jak te panele winylowe kładziemy. Zniszczenie. Przede wszystkim bardzo wiele pytań było i jest od Was, jak nam się sprawuje ta podłoga, właśnie jak nam się sprawuje panel winylowy. Było bardzo dużo komentarzy wcześniej, jak my chcieliśmy zdecydować się na jakąś podłogę, że panele winylowe podobno się rysują, że jest problem przy psie, że słychać jak on chodzi, że pazurami rysuje. Jeżeli chodzi o psa... A możemy powiedzieć, bo mamy porównanie. W domu mieliśmy zwykłe panele, takie laminat taki zwykły. W mieszkaniu w sensie. Mhm, ale on też był wodoodporny, to nie był taki, wiesz, najzwyklejszy, ale też był w takim wykończeniu matowym. Ja wiele razy podkreślałam, że z tej podłogi w naszym mieszkaniu byłam bardzo, bardzo zadowolona. Na niej w ogóle nie było widać syfu, była bardzo dobra w utrzymaniu, w sumie z nią się nic nie działo. Ona się w ogóle nie rysowała, właśnie była wodoodporna, więc mieliśmy ją też w kuchni położoną i wtedy byłam z tamtej podłogi bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o panel winylowy, też jesteśmy zadowoleni, też jest wodoodporny. Piksela jakoś bardzo pazurami nie słychać, tak jak zawsze go było słychać, tak go słychać tak samo na panelu winylowym. Jeżeli chodzi o jego pazury, my mu pazury obcinamy, on sobie sam pazury wyciera jak biega, także nie zauważyliśmy, żeby Piksel biegnąc czy tam bawiąc się na podłodze rysuje ją swoimi pazurami. Tego nie zauważyliśmy, ale jeżeli chodzi o takie, czyli taką codzienność, to ona jakoś bardzo mocno się nie rysuje. Uważamy, że nie. Przy stole, tam gdzie krzesła, stół, nie ma żadnych zarysowań. Możemy pokazać jako... No, tu najczęściej siedzisz w sumie, bo to jest takie twoje miejsce królewskie. To nie ma w sumie żadnych zarysowań. No, będzie widać, bo się tak światło odbija, że... A uwierzcie, że to też nie jest tak, że Marcin jak czy Marcin, czy goście odchodzą od stołu, to po prostu podnoszą tyłki i podnoszą krzesło. Nie, no zazwyczaj się po prostu krzesłem gdzieś tam szura, więc... No, mamy podklejone filce, ale kompletnie nic się z tym nie dzieje. Jeżeli chodzi o zarysowania, no to są takie 3-4 większe, które trochę, jeżeli wiemy, albo na przykład ja myję podłogę czy odkurzam i pada w jakiś sposób światło, to widzimy, że te zarysowania są. Ale myślę, że jeżeli ktoś do nas przyjdzie, albo my spędzamy codziennie tutaj czas, to nie oglądamy podłogi, nie patrzymy, gdzie ona jest zarysowana, albo czy rysy widać. Największa rysa w kuchni, ale niestety była ona już zrobiona przez naszych stolarzy w momencie montowania kuchni. To jest tutaj, przy tej szafce. Nie wiem, czy będzie widać. Może trochę inaczej. O, widać tutaj, widzicie? Tak o, tu i ona idzie aż tutaj. No, także tutaj widać. No ona niestety, to było zarysowanie zrobione przez stolarzy. Ale tak jak zobaczycie, to nie widać. No nie, jak ja podejdę i wiem, gdzie ona jest, to wtedy. Możesz pokazać coś, co zostało zrobione przez stolarzy. Niestety, na początku samym najprawdopodobniej coś im spadło. Nam się do tego nie przyznali, my później zobaczyliśmy, zapytaliśmy ich, czy to... My wiemy, że różne rzeczy na budowie się dzieją. I mogli się nam przyznać, nie przyznali się, że to oni, chociaż było widać po nich, że mogło to im się wydarzyć. No ale niestety, to zostało, my już nie chcieliśmy rozbierać podłogi, zmieniać panela, coś z tymkolwiek robić, więc tak to jest, już się do tego przyzwyczailiśmy. Mamy ten taki do naprawy, ale jeszcze nie zrobiliśmy. Jak zmienimy stolik, kupimy pewnie z jakąś podstawą taką szerszą, większą, to myślę, że ta podstawa nam po prostu to zakryje. Są takie mniejsze ryski, ale to wiecie, to ja na to może bardziej zwracam uwagę, ale zupełnie ich nie widać. Jeszcze jedna duża jest zrobiona tutaj. Szukaj. Tutaj. O, tutaj. O, nie. Może przestań.
Może przez kanapę, jak ją przesuwaliśmy, przedstawiliśmy, to może wtedy się zrobiła rysa. I jeszcze jedna większa jest tutaj na przedpokoju. O, tutaj. Kamera zasłania. Cień. Widzicie? O, tu nie widać, bo jest cień. No i to chyba by było na tyle takich dużych rys. Także nie. Jeżeli chodzi o utrzymanie jej w czystości, słuchajcie, ja ogólnie, jak wiecie, sprzątam, już nie będę tego kolejny raz powtarzać, nienawidzę mieć podłogi. Naprawdę, bardzo nie lubię mieć podłogi. Niestety przy psie ten syf na podłodze jest cały czas, a to mu leci z fafli, bo chce jeść, a to pił wodę i wylał, a to coś tam innego, więc niestety te plamy na tej podłodze są. Przez to, że ta podłoga nie jest taka jednolita, właśnie ma takie przebarwienia, szare, jasne, ciemniejsze, to na niej też niewiele widać. Dopiero właśnie jak pod światło gdzieś tam coś widzimy, to wtedy nam się rzuca w oczy. Kwestia naszego koloru, nie? Tak, a tak, jeżeli chodzi o ten kolor, to nie. Chociaż dla mnie, ja się śmieję i mówiłam Marcinowi, że dla mnie ta podłoga ciągle wygląda, jakby była brudna. Czy jest umyta, czy jest nieumyta, więc dlatego na niej nie widać tego brudu, bo ten kolor, te przytarcia, te ciemniejsze sęki, one mają taki właśnie kolor, że dla mnie ona trochę ciągle wygląda, jakby była brudna, ale akurat to na plus, jeżeli chodzi moje podejście do mycia podłogi. Teraz jeszcze, bo też były pytania odnośnie tej dylatacji, to po pierwsze, a po drugie podcięć pod kuchnią, pod ciężkie szafki i tak dalej, i tak dalej. Jak widzieliście, albo nie widzieliście, my mamy wszędzie położoną podłogę, nie robiliśmy żadnych wycinek, żadnych otworów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko stoi na tej podłodze. Nie dzieje się kompletnie z nią nic, nigdzie się nie podnosi, nie ma żadnych wybrzuszeń, więc no nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że to niecałe 2 lata jest u nas, leży i korzystamy. Może za rok, za dwa, odpukać i wypluć nie będzie, znaczy mam nadzieję, że nic się nie będzie działo. Natomiast no nie, nic się po prostu nie dzieje, bo też o to pytacie. Więc jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, to jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o listwy, one były klejone. To jest ten taki plastiko MDF. Ja nie pamiętam, to jest jakieś specjalne tworzywo generalnie Arbitona. No i co? Na płaskiej powierzchni, tak jak większość listw, się z nimi nic nie dzieje. One są też wodoodporne, bo na przykład w mieszkaniu, jak wylała nam zmywarka, pamiętasz? Zmywarka. A co powiedziałaś? Że grzejnik. Nie grzejnik, zmywarka. No grzejnik to tam swoją drogą, ale zmywarka to jak wycieraliśmy, to potem z tej listwy jakby ta powłoka z tego MDF-u zeszła i była brzydka biała. Tu co prawda nam nic się nie wylało, ale przy myciu podłogi i tak dalej też nie ma problemu i widać, że to jest taki bardziej plastik niż ten MDF. A jeżeli chodzi o narożniki, no to jest po prostu kwestia mojego wykonania i to tak jest, wiecie, jest jak jest. Jeżeli chodzi o listwy białe, no to one tam są też takie jakieś z jakiegoś ala styropianu, też jakieś dziwne tworzywo. Dzieje się coś z nimi, one się brudzą, bo są białe po prostu, czy tam rysują, ale... Tak się nic nie dzieje. No, tak to tam, znaczy rysują, brudzą się, ale tak to chyba nic. Wykończenie, no to też tam też wiadomo. Także jeżeli chodzi o to takie sprawy techniczne, czy tam coś się podnosi, czy coś się z tym dzieje, to się nic nie dzieje. Jak widzieliście też wcześniej, mieliśmy tutaj przyklejone listwy przy oknie, jako takie wykończenie. No i one sobie są, nie widać tego i jest generalnie w porządku. Nie wiem, czy może warto jeszcze powiedzieć właśnie, że to są... Daj, bo nie wiem, czy będziecie... Warto powiedzieć, że to są te panele z tym takim twardym rdzeniem w środku, więc one są takie na klik. To nie są te panele winylowe, które były kiedyś, weszły i one są klejone, że można je nawet w łazience, pod prysznicem i w ogóle, tylko to są takie po prostu na klik panele, jak się kładzie zwykłe panele. No. Czyli co, teraz już wiemy, że podłoga, znaczy tak jak wszystko ci się nie podoba, podłoga też widzicie, ci się nie podoba. Widzicie, ja wiedziałam, że będziesz gadał. Więc proszę, co byś zrobiła... Ja nie mówię, że mi się nie podoba. Patrz, jak ktoś buduje i ma dylemat tak jak my, to co byś Wiesz, co bym poleciła? Zrobiła? No. Ale nie w takich pieniądzach. No bo płytki nie, wiadomo. Nie, ale wiesz, żebym wylała mikrocement. A zrobiłabyś płytki? Nie. Dobra. Nie, bo dla mnie płytki są za chłodne. Ja bym nie zrobiła płytek, ale wylałabym mikrocement chyba.
No to możecie sobie sprawdzić, ile mikrocement za metr kosztuje. My patrzyliśmy dużo, więc... I możecie też sobie sprawdzić, jak wygląda pielęgnacja tego mikrocementu i co się z tym dzieje. Także Zuzia by dostała palpitacji serca. Co się z tym dzieje? No to poczytaj sobie. A żywica, jak się wylewa w tym, w garażu? No ale to jest coś innego. Aha, ale nie mogłaby być w domu? No żywica? No to jest na takiej zasadzie. To są takie żywicowe chyba i w ogóle te mikrocementy, potem powłoki. No ale to nie jest tak, że to się dopiero rysuje. To byś... Takich 3 to byś miała po pierwszym dniu korzystania. No to jeżeli nie mikrocementy i nie te inne cuda na kiju, płytki na pewno nie, no to bym została po prostu przy panelach. Ale takich czy zwykłych? To już mi by nie robiło. No a, bo nie powiedzieliśmy przewodzenie cieplne. Jak w zimę? Ciepła podłoga jest. No to okej. Okay. No bo słuchajcie, panele winylowe mają to do siebie, że mają większą przewodność cieplną, więc się nadają na po prostu ogrzewanie podłogowe. Zwykły laminat ma tą przewodność, czy tak się mówi chyba, mniejszą, więc no mniej się nadają. To był też... Ale to też braliśmy właśnie dlatego pod uwagę. No pomijając to, że to była też współpraca. No tak. Ale natomiast mieliśmy duży dylemat, co zrobić, no. Także nie, jeżeli chodzi o jakby jakość, to bym z paneli winylowych raczej nie rezygnowała. Dla mnie to, bo tak jak mówiłam, ewentualnie myślałabym nad innym kolorem po prostu, ale jeżeli chodzi o... No chyba, że drewno. Nie, na pewno nie. Bo to już w ogóle mówią, że przy psie tragedia. Zresztą ja już widzę, jak my dbamy o tą podłogę drewnianą. Także my od razu odrzuciliśmy. To nawet nie chodziło o to, że nawet jeżeli drewno kosztowało, deska by kosztowała 150 zł, to tak, i tak byśmy jej nie wybrali. Więc to od razu było odrzucone, bo tam się dzieją cuda. Ale no, to co? To chyba tyle. Nie wiem, czy chcemy jeszcze coś powiedzieć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście piszcie w komentarzach. My postaramy się Wam odpowiedzieć. Także jedno główne, największe Wasze pytanie, czy podłoga winylowa się rysuje bardziej od innej podłogi? Uważamy, że nie. U nas się sprawdza bardzo dobrze, przy psie się sprawdza bardzo dobrze, więc no, jesteśmy zadowoleni. Także co? Dziękujemy za dzisiejszy film i do następnego.